dzisiejszym filmie opowiem Wam o dętkach rowerowych, ale nie takich klasycznych, które zna każdy, tylko o dętkach ultralekkich, takich jak Tubolito. I mówię takich jak, bo nie będzie to odcinek o Tubolito, które są drogie, tylko o dętkach Right Now, które są tanie, przynajmniej w stosunku do Tubolito, bo w stosunku do zwykłych dętek są dwa razy droższe. Jakie są te dętki? Czy w ogóle działają? Czy się nadają do czegokolwiek? Czy jest sens inwestować pieniądze w takie dętki? O tym będzie ten odcinek, więc zapraszam. Teraz zważymy sobie te dętki i zaczniemy od 24-calowych. Tubolito waży 68 gramów. Klasyczna dętka waży 168. Right Now w 24-calowej wersji waży 48 gramów. Natomiast dętki do gravela 28-calowe wyglądają w sposób następujący. Klasyczna waży 171 gramów, Right Now waży 45 gramów. No i dobra, pytanie zasadnicze, czy one w ogóle działają? Jak najbardziej działają. Dostałem 4 sztuki, bo zamówiłem dwie 24-calowe do rowerów street trailowych, zamówiłem dwie sztuki 28-calowe do graveli i po zainstalowaniu tych dętek w rowerze stwierdzam, że są ok. Trzymają ciśnienie, może niezbyt długo, bo przez jakieś 2 tygodnie straciły pół bara w rowerze do street trailu. Napompowałem na początku 3 bary i po jakimś czasie zauważyłem, że zrobiło się trochę miękko. Sprawdziłem, no i brakowało trochę powietrza, więc trzeba pilnować i dopompowywać, jeżeli zależy nam na takim samym ciśnieniu regularnie. Ale poza tą cechą nie stwierdzam żadnych innych wad tych produktów. W porównaniu do dętki Tubolito, dętka Right Now jest ewidentnie cieńsza. Ten materiał czuć od razu, że jest delikatniejszy i to widać też na wadze, bo dętka Tubolito w rozmiarze 24 cale waży 68 gramów, czyli dokładnie tyle, ile podaje producent na opakowaniu. Natomiast dętka Right Now 48 gramów. Choć producent podaje na opakowaniu, że powinna ważyć 60 gramów. Nie wiem, z czego to wynika. Być może zamówiłem inny rozmiar, kliknąłem coś niedokładnie i może stąd ta różnica, ale czy będzie to miało wpływ na wytrzymałość tej dętki? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że jak przyjdzie moment przebicia, dobicia do obręczy, to niezależnie, czy będzie to trochę cieńszy materiał, czy trochę grubszy, czy zwykła dętka, to i tak się przebije, i tak się przebije, więc myślę, że to nie ma znaczenia. Czy ta waga według mnie ma znaczenie, czy warto w ogóle inwestować pieniądze w tego typu dętki? I odpowiem Wam na to pytanie w trochę bardziej rozbudowany sposób, bo zrobiłem sobie tabelkę, gdzie spróbowałem znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możemy oszczędzić masę naszego roweru i ile będzie kosztowała oszczędność 1 grama. I przeglądając przeróżne części, na przykładzie rowerów do street trialu, porównywałem kierownicę, widelec, opony, korby, to wyszło mi, że wymiana dętek jest najtańszym sposobem oszczędzenia 1 grama. Mamy możliwość w tym przypadku za jakieś 80 kilka złotych oszczędzić 200-250 gramów w swoim rowerze. Jeżeli chcielibyśmy wymienić na przykład kierownicę aluminiową na karbonową, to wtedy oszczędzimy jakieś 100 gramów, no ale kosztować to będzie jakieś 630-650 zł. Jak będziemy chcieli wymienić widelec, no to oszczędzimy chyba 300 gramów, mówię z pamięci, ale koszt tego zabiegu będzie w okolicach 2300-2400 zł, więc przyznajcie, że drogo. Jak zmienimy sobie na Tubolito, no to tutaj koszt takiej jednej dętki to było 120-140 zł. Oszczędzaliśmy podobnie do tych dętek Right Now. Każdy gram był oszczędzony dużo drożej niż w przypadku tych dętek. Jakbyśmy chcieli wymienić opony, to tutaj już sytuacja chyba najbliższa, najbardziej konkurencyjna do wymiany dętek, bo możemy oszczędzić na oponach bardzo dużo, niezbyt dużym kosztem, bo dodając tam powiedzmy 300-400 zł możemy zejść naprawdę sporo na masie, jeżeli chodzi o rowery do street trialu, ale będzie to miało wpływ na to, jaki rower będzie, bo dostaniemy cieńszą oponę z innej mieszanki, z innym bieżnikiem, zupełnie inaczej ta opona będzie się zachowywała na krawędziach, więc to będzie już inny rower. Jak wymienimy kierownicę, to zwróćcie uwagę, że proporcje rozłożenia masy w rowerze się zmienią, bo przód stanie się lżejszy, więc rower będzie po prostu inny w jeździe. Jak wymienimy sobie widelec, będzie analogicznie ta sama sytuacja. Rower z przodu stanie się lżejszy. Natomiast w przypadku wymiany dętek równomiernie masa się obniży. Nie poczujemy, że ten rower ma inaczej się zachowuje, nie będziemy musieli się wczuwać w ten rower przy sztuczkach tak bardzo, jakbyśmy się musieli wczuwać przy wymianie innych elementów. I to czuć.
jak wymieniałem widelec, czy wymieniałem kierownicę na karbonowe, to zawsze czułem, że jest różnica, że jest przyjemniej, że jest lżej, no ale ta masa z przodu była odczuwalnie inna i inaczej się jeździło. Trzeba było się przyzwyczaić. Natomiast tutaj nie mamy, z tego jak to określam, skutków ubocznych wymiany części. Nie pociąga to ze sobą żadnych odczuwalnych efektów, z wyjątkiem zmiany masy. Podsumowując, moim zdaniem zakup tego typu dętki jest, powiedziałbym, nawet chyba wskazany. Jeżeli możecie sobie pozwolić na wydatek stówy po to, żeby oszczędzić 2% masy swojego roweru, bo tak to w praktyce wychodzi, to myślę, że warto to zrobić, bo chociaż na papierze 2% to jest no bardzo mało, to jest w zasadzie pomijalny temat i nie warto sobie tym zawracać głowy, to w praktyce czuć. W gravelu może mniej, bo ja nie patrzę na cyferki, na wyświetlaczu, na to, jak rower przyspiesza. Tutaj nie zauważyłem różnicy. Czuć różnicę, jak podnoszę rower, ale to jest drobiazg. Natomiast w rowerze do street trialu, no to uwierzcie mi, rower jest dużo przyjemniejszy. Wszystkie rotacje, wszystkie sztuczki na lżejszych kołach po prostu są przyjemniejsze. Takie jest moje zdanie o tych dętkach, że działają, są stosunkowo tanie, pozwalają naprawdę tanio oszczędzić masę naszych rowerów i tyle. Z ciekawostek opowiem Wam jeszcze o tym, co dostajemy w zestawach, bo zamawiając te 4 dętki, dostałem 2 takie zestawy naprawcze, w których znajduje się szmatka z alkoholem, sztuk 2 i łatka chyba z klejem od razu, też sztuk 2. Jak one działają, nie mam pojęcia, jeszcze nie łatałem tych dętek, bo zawsze korzystałem w przypadku tubolito, jak przebiłem, z zestawów naprawczych, takich klasycznych z klejem i też może o tym opowiem. Zestaw tubolito naprawczy, gdzie mamy 5 łatek małych, 5 łatek dużych, klej i szmatki z alkoholem, kosztuje chyba 28 zł. Natomiast Right Now za troszkę większą ilość łatek, bo 6 łatek małych, 6 dużych, klej i szmatki z alkoholem, płacimy trochę mniej niż w przypadku tubolito, bo 25 zł. Około. Oczywiście tych aukcji jest tak dużo, że w zależności od tego, ile sztuk będziecie zamawiali, to cena będzie się zmieniała. Wspominam o tym, żebyście wiedzieli. I tyle. Jak zaciekawił Was ten odcinek, to zerknijcie sobie na aukcję, sprawdźcie, jak te dętki będą działać u Was. Dajcie znać, jakie będą Wasze wrażenia. A jak macie jakieś doświadczenia z tego typu dętkami, albo z innymi w ogóle produktami jakichś innych producentów, to dajcie znać, bo sam jestem ciekaw, czy jest na rynku coś innego, coś godnego uwagi, albo coś kompletnie niegodnego uwagi. Dajcie o tym znać w komentarzach, a na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, cześć!